Tak jak kiedyś telefon komórkowy, tak dziś dron ma być przełomowym wynalazkiem wykorzystywanym w przemyśle, handlu i usługach. Firma Ritex, która będzie miała siedzibę w Legnickim Polu, już prowadzi testy z udziałem dronów. Będzie tutaj testowanie ich do przenoszenia paczek. Poczta Szwajcarska i DHL w Niemczech już od pewnego czasu pracują nad tym rozwiązaniem. Na chwilę obecną w Polsce jeszcze nikt nie zajął się kompleksowo tym tematem. Wspólnie ze specjalistami z Politechniki Warszawskiej zamierzamy się tej możliwości przyjrzeć. Chcemy być firmą, która wyjdzie krok naprzód. Jeżeli testy zakończą się pomyślnie, scenariusz jak z przyszłości stanie się faktem i na przykład gdy przy porannej kawie przyjdzie nam ochota na croissanta, nie będziemy musieli wychodzić po niego z domu. Zamówionego przez internet rogalika dostarczy nam na balkon dron. Na to jednak trzeba jeszcze poczekać. Rozwój dronów blokuje brak uregulowań prawnych. W tej chwili Europejska Komisja pracuje nad tym. W Polsce na chwilę obecną prawo zezwala latać dronom nad właściciela danej działki, tak abyśmy mogli korzystać z tego. Natomiast aby drony mogły rozwozić te paczki, niestety muszą się zmienić przepisy prawa. Sterowanie dronem to na razie tylko zabawa, ale niedługo może być to bardzo opłacalny zawód. Tradycyjnie, jak od kilku lat, zapraszam Państwa na letnie koncerty w Altanie. W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 18 zaczynamy koncert plenerowy. 30 sierpnia opera Moja Miłość. Znane arie operowe i operetkowe usłyszymy w wykonaniu Beaty Dunin-Wąsowicz, Tomasza Kaczmarka, Jarosława Bodakowskiego i Sławomira Urmańskiego. Zapraszamy 30 sierpnia o godzinie 18.